Cześć, witajcie w dawno zapomnianej serii. Otóż pogram sobie cię chwilę w Battlefielda. Spytacie się pewnie, kurde, kiedyś nagrywałeś, teraz nagrywasz, dlaczego? Otóż dlatego, że wraz z... zwiększoną ilością dodatków do Battlefielda po prostu to mi zaczęło gorzej chodzić. Miałem wtedy 4 giga RAMów, także chodziło, kurde, to jak gówno. Jak nie zapomnę, podrzucę wam w opisie, czy nawet teraz w formie adnotacji powinno się, może coś może się pojawi po prostu, link do tego filmiku, który pokazuje różnicę między na przykład właśnie 8 gigami RAMu a 4, jeśli chodzi o Battlefielda. Także teraz dopiero po upgrade'ie kompa, po chyba ponad roku, dużo ponad roku, to już powiedzieć, że niedawno zdążyła być premiera Battlefielda Hardline'a, i dopiero teraz mi się w końcu udało zupgrade'ować kompa na tyle, żeby to mi w końcu jakoś potężnie działało. I zobaczcie, już się nietnie, kurde, porównajcie na przykład ostatni tam filmik z Battlefielda, a kurde, teraz ten, jak to ładnie wszystko chodzi, ile to jest, 35 klatek, w porywach do 40 nawet, także no całkiem spoko. Także wiecie, jeśli wam się tnie Battlefield, to naprawdę polecam, Dobra, kampią wszyscy na dachu, trochę wybrałem chujową chyba mapę, bo to nie chciałem, wiecie, podboju jeszcze, bo tak podbój jest chyba lepiej grać z kimś. A na razie tak jakoś niezbytnio mogę znaleźć ekipę do grania. Znaczy, inaczej, ekipa jest, ale nie ma kiedy nagrać po prostu. Wiecie, o co chodzi, nie? Także dobra. Także solo sobie pociśniemy dzisiaj deathmatch zespołowy. No i zajebiście, kurde. Nie wiem, czy to jest sens chyba grania tym z podpórką, bo to trochę za bardzo nas bio. Zaraz sobie wezmę jakiś inny karabinek. AK-5C, no to mój ulubiony chyba, co tu koleś miał, ale no przecież nie będziemy teraz tym znowu latać, bo to mam na maksa już zupgrade'owane. Czekajcie, ACWR-ką sobie pogram, bo chyba jest okej. Tam jest jakiś snajper. Uwaga. Albo go na killem? Schował się. A już myślałem, że... jest, dobra. No i zajebiście, Sandman, prawie jak sandwich jakiś, kurde. Battlefield właśnie miał swoją premierę dawno, dawno, a w sumie zobaczcie, całkiem jeszcze to ładnie wszystko wygląda. Dawno, dawno, znaczy no coś około roku, prawda? A grafika jest tu śliczna. Tu chyba nawet są wszystko na... zabiłem go. Wszystko na... tu są full detale chyba, tak mi się zdaje, więc... możecie teraz zobaczyć to w pełnej krasie. Wtedy nawet na najmniejszych mi się cięło, z powodu tego po prostu właśnie, że miałem mało RAMu i po prostu informacje nie miałem się gdzie trzymać, bo gdy już czwórka była przepełniona... tam jest, kurde. I to jest właśnie to, kurde, że on mnie tak ładnie zdąży wyhaczyć, a ja mu tam zjechałem. No, mam po prostu słabego cela, to się przyznam wam szczerze, bez bicia. Także nie musicie mnie tu męczyć, że jestem chujowy, bo ja to wiem, ja to doskonale wiem. I wszyscy to wiedzą, że jestem chujowy. Dobra, ale tu robot saperski? Nie, no to brak gadżetów, bo będziemy tylko zwiększali, że tak powiem, powierzchnię, na której nas widać. Dobra, M1911 weźmiemy. Zajebiasz to. Teraz muszę jakoś tam przebiec. Robot nie zobaczył. Dobra, udało mi się. Ty, kurde, z tego moździerza mógłbyś bardziej coś robić, bo siedzisz tylko. No nie mam tu, kurde, tu by się przydała rakietnica, żeby sobie zrobić dziurę w ścianie, żeby móc tam przebiec. A tak to muszę naokoło się męczyć. No sweet lord. Chyba wezmę jakieś C4. Czekajcie, tu zaraz mi coś wyskoczy. Tylko z której strony. No tu wylądował frajerek. Sandman, kurde. Nie, ja biorę, walę to. Zobaczcie, wezmę teraz, kurde, snajpera i będzie gitara w końcu. Na hita będą schodzili, a co? Czekajcie, zwiadowca, to ma taki celowniczek i taki. A coś na średni jest, dobra, pięknie. Aktywny, tu wszystko si. Jest okej. Można tak lecieć. No i teraz będzie... zajebiście, no i kurwa, to jest właśnie Battlefield. Jak weźmiesz snajperkę, wszystko masz na bliski dystans. Jak, kurde, weźmiesz normalną broń, to... chuj. Dobra, no nie ma co płakać. Musimy cisnąć dalej. O, teraz to sobie mogę wziąć C4, piękne. Splantować tutaj. I... zajebiście. Nieburząca się ściana. A już myślałem, że będzie słodko. Dobra, teraz możemy zająć się wykańczaniem w sumie ludków na dachu. O ile...
tam w ogóle jest? Jest ktoś. Kurwa. No, zajebiszczo, no. Zatrzymał się. Autobalancing. Super. No, przepraszam za pociągnięcie nosem. No i teraz będę sandbanem, kurde. Sandman. Teraz będę musiał się bronić przed ludźmi z, kurde, z dołu. W sumie nawet chyba sweet, bo kampa do góry jest słodka. Czekajcie, co mam tutaj? A! Zajebiście, no! Jakie mam staty? 3-8, no coś tu jest nie tak. Nie no, tu trzeba mieć zawsze oczy dookoła koły, kurde, bo wiesz, chcesz się, kurde, pobawić, iść do góry, się nie rozglądasz i się okazuje, że jest pierdylard wrogów za, przy tobie. I musisz ginąć. Bo nie ma innego sposobu na przetrwanie tego. Uwaga, tu. Tam coś jest. Kurde, taki zez. No nie trafiłem go jeszcze? Halo. Dobra. Spełniam pozycję. On tu się już spodziewa mnie. Kurde, my jesteśmy US, dobra, to czyli... Nie, to właśnie jest fajne to w BF-ie. Że jak, nie wiem, gra się, kurde, Ruskami, to oni krzyczą po rosyjsku. Jak gra się, kurde, Chinolami, to oni krzyczą po chińsku. A US oczywiście po polsku, bo mamy polską wersję gry. I dzięki temu można na przykład rozróżnić, kurde, czy tam ktoś się drze, to jest nasz, czy wróg. I to jest właśnie fajne, kurde. Wiecie, spojrzycie tylko, gdzie gracie i już wiecie, czy za rogiem jest wasz, czy wróg. Oczywiście, o ile się wydrze mordę. Ach, jest! Ranny, ale to... A to... O, fajnie! Gramy we dwóch na US. Czyli i my, i oni to United States, yeah. Dobra, jak tam, tu nie ma szyby, już myślałem, że była szyba. Gdzie oni są, kurde? W windy może wsiąść? Wsiąść? Wsiąść. Nie no, winda jest nieczynna, halo. Oszukiści, kurde. Ty, coś tu jest? A, był ziomek. Może jakiegoś killa w końcu dostanę. Ups, włamałem się do sklepu. Chuj, że szyba była dawno wybita tam obok, ale... Wybiłem świeżą, to... Masz gnoju tam. Mściciel. Jakiś rocker, kurde. Wracer. To chyba nie jest rocker, oh fuck. Piździec na pochybę, skurwielą. Tylko pytanie, gdzie jest, kurde, teraz ktoś od nich, żeby nie dostać strzała w łeb, kurde, bo wyjdę na bliski dystans, jak down. Fuck, no i o tym mówiłem. Chyba padnę, może ci mi nic nie stanie. No, gdzie jesteś, cip, dziubasku? No i nie ma go, zniknął. A mógł zabić. Gdzie oni strzelają? Tam jest gnój. Cholera! Taki niecel, no. Taki niecel. A mogłem zabić, kurde. Ale mi się nie udało. Dobra, ciul. Trzeba cisnąć dalej. Trzeba wygrać tę mapę. Bo inaczej będzie... No tak. Tak na pewno coś działamy. Ja pierdule. Dalej, ręce gadżeta. Czasem respy są po prostu zajebiste, no, ale na małych mapach tak jest, no co zrobić. No, zapomniałem, dobra, czekajcie, wybaczę mu. Bo kurde, w sumie to moja wina, że go zabije mojego Claymura. Czemu nie strzelałem? Przecież tam był nasz. Jakim chujem? No jednego zabił przez jednym strzałem, no... Fuck my life, normalnie. Widziałem tak chyba tylko ułamek lornety, czyli tej lunety, kurde, i nic więcej. Dobra. Tu był koleś, tak? I tu go będzie można zabić, tak? No nie można będzie go zabić, bo tu już go nie ma. Tam coś było, nie to. Fuck. Gdzie ty strzelasz? O, tam jest. No i chuj bule, no 4 zdrowia ma. I jeszcze ja go trafiłem, no nie wierzę. A mogłem, kurde, go zabić. Mi się ciutkę nie udało, no ale był lepszy, no co zrobić. No nie wiem, czy ja go walnąłem w takim razie przez to ogrodzenie, czy przez co, ale kurde,
No nie zabiłem go. O, przecież zapomniałem, że jeszcze tu mam coś na bliski dystans, trochę lepiej. W takim razie. Oj, 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 tam jest ziomek. No, nie gadajcie, że on nie widział, no. Nie, to musiał być inny, niemożliwe, żeby on nie widział przez smoka. Tym bardziej, że nie miałem lunetki. Przepraszam za te pociągnięciami nosa, ale mam trochę chyba katar. Znaczy na pewno mam tak katar, skoro pociągam nosem, no halo. No i po prostu wydmuchałem się przed nagrywaniem, ale co z tego? No kurde! Co z tego, jak i tak co chwilę mi katar leci i nic to nie dało. Smutne, ale prawdziwe. No cóż zrobić po prostu, cóż zrobić, wiecie jak to jest. Dobra. Do akcji, klub do boju. Tam coś będzie, nic nie ma. Dobra, lecimy gdzieś na jakiś... Jebać. Coś tam na... Kurwa, wiedziałem. No snajperem nie można biegać, bo kurde, wszyscy się widzą. A snajperka nie jest dobrą bronią na, nie wiem, dynamiczną potyczkę. To trzeba po prostu, wiecie, się gdzieś przyczaić. I z przyczajki kogoś zdejmować, kurde, bo... Bo jak oni cię zobaczą, w sensie snajpera, to już masz przejebane. No za... no i... Oh fuck, to jest kurde to, to są strzały snajperkami kurde, strzelicie w tym samym momencie i dwa trupy. I dwa trupy, dobra, wiecie co, może zmieni albo nie, ten co jeszcze pogram, bo... W sumie... No, ruszył się chuj. Yeah! No nie, ale zabiłem typa w ruchu, yeah! Admin, add to server to favorites, nope. Kurde, kill the star ratio, nie, 0,5 kurde, 0,5. Trochę tapik, ale o, mam summing dwutaktowy, zajebiaszczo. Mogę teraz... O kurwa. Taki zes, ale dobra. Yeah! Jeszcze strzał w głowę, pięknie. Czasem można mieć fuksę po prostu. Dobra, ty. Tu jest spokój. Dobra, teraz po cichu. Tu coś, aha, to nasz, dobra, to chuj. Myślałem, że to wróg, to bym tylko fajnie zabił, a to kurde. O, tam jest. Fuck. Położę się. To nie będą mnie widzieli. Ja dostał. O fuck, tam coś strzela. Ciekawe, czy to nasz, czy nie nasz. Dammit. Fuck it, I'm young, nope. I'm not. O, tam coś się dzieje. No nie, no nikt nie idzie. I! No gdzie on był? No gdzie on był? Jak on mnie zobaczył? Może był do góry, kurde. To jest tu w befie, że nigdy nie wiesz skąd cię zabiją. Śmierć jest wszędzie. I taki nagle idziesz sobie, idziesz, a to kurde dziki zgon. Dobra, idziemy dalej. Pytanie... Gdzie teraz będą ziomki, no? No i z lewej, no kurde. Subcio respy, no. Nie ma co, 2 na 10. Normalnie. Okej, no co, no snajperem jeszcze ciśniemy, bo snajper przecież jest na propsie zawsze. Ale wrogowie też są na propsie, boże! No i przecież się schowałem! Ale wiecie co, ja to pierdzielę. Też szturmowcem zagram, a co? Przynajmniej będę się mógł leczyć. Snajper to już widzę, no, cało się spisuje. Przynajmniej w moich rękach, AEK, w sumie... W sumie czemu nie? W sumie jeszcze nie grałem. No i teraz oczywiście co? Same snajpery będę się napotykał pewnie, znając życie. Znaczy na samych snajperów. Dobra. O, mam nawet... Zajebiście, no ale jak on... Do góry chuj jest. Dobra, widzę go, widzę jak się ruszał. Jakie staty? 19? A nie, to nie moje. Hihi! Jestem słaby, jak kurde... Nie wiem co. No! No i go zabiłem, ale co, no on zdążył przy tego. No nie rozumiem, jak oni to mogą celować, kurde. Bo no, jeszcze z Lent X8, no halo, no to...
No chyba Fuchs, a nie kurde cel. Ale to tylko IMO, więc spokojnie. Może naprawdę celowa, może ma talent chłopak, a ja go wyśmiewam. Dobra, wasz chuju. Pode mną był swój ziomek. A jest! Ale kurde, patrz jak rozkurwiłem posąg. Szkoda, że się nie obalił, że tak powiem. No Claymore, serio! No ten Claymore to trochę taki... GG pozdro. No co zrobisz? Co zrobisz? No nic nie zrobisz. Dobra. Dead. No super, ale po co mi... X4 przy AEK? O! Dobra. Przeładować. Napierdzielać, nic nie ma. Dobra, to mój. A może by tak... Granatnik? Granatnik trochę rzeczą złą jest. Teoretycznie, ale... Swoje robi. Tam coś się dzieje, tam nic się nie dzieje. No cholera, zawsze się nic nie dzieje. Się nic nie dzieje, a zawsze ginę. Jak się nic nie dzieje, rzekomo. Także takie trochę... gry z mojej strony. Że tak... Dobra. Granatnik trochę mało efektywny w moich rękach jest. A! Dobra. Z podwozia go zestrzeliłem. Czekajcie, załatuję sobie granatnik może. Coś teraz może zrobię tym. Dobra, jest cisza i spokój. Lecimy za... oponę. Ha, siema. To ja cię zabiłem. Czekajcie, to może coś się do góry teraz. Dobra, czekajcie. Śmigniemy tym, ale granatnik na takie snajperskie odległości jest sam raz. Ktoś jest na górze. Albo winda zjechała w dół. Dobra, tam coś było. Już chyba go tam nie ma. Dobra. Ciul w tole. Wracam, bo tam pewnie teraz wrogów się naryspiło. Yeah! Biegniemy po lampach. W stronę światła. Tu nic nie ma. Halo? Gdzie ja biegnę? Coś jest, tu coś jest. Nic tu nie ma. O kurde, dobra. I tu pewnie z góry mi coś ściągnie, znając życie. Nie, góra nasza, okej. Okay. Chociaż to. Lecimy w dół, Jeronimu, o fuck. Kurde. Z noża go pocisnę? A, siema! Yeah! Nóż zawsze spoko. Kurde, już się wystraszyłem, że ktoś z tyłu rozwali, na szczęście tam byli moi. Hihi. A typ jak nie zdążył sobie drona puścić, Jezus! No, gdzie ziomki były? Gdzie ziomki były? Tam jest! Kurde! Z tego raczej nie strzelę zbytnio. Ach, więc kurde, tak mało! Tak blisko jak ja! Nie zabił cię nikt... O, nie było śmierci no tak blisko, jak ja, czy coś. Czekajcie, zmienię sobie może ten. To jest właśnie w Battlefieldzie fajnie, że można sobie spokojnie zmieniać celowniki i wszystko, w ogóle kiedy ma się ochotę. Czekajcie, spróbujmy jednak z tym przybliżeniem zagrać. O kurwa. No zajebiście. Zaraz napiszę mu sorry. Ja! Yes, kill him! Kurde, to ma dobrą... Ojej! To mój dobra, to mój strzelał. Uwaga. O, mapa się kończy. Wygrywamy? Przegrywamy, no nie. Trochę smuteczek. Ale co zrobić? Gorzej graliśmy, no. Nie dajmy się zabić. Ja! Paniatno. O, tu jest jeszcze. O, fuck. Ale jest asysta, jest. 60. A to ciekawe, za którego? Nie, to za tamtego, bo... I uwaga, zaraz przegramy. Jeszcze 9 kill nam ściągną i... I po kurde...
kompociku. Yeah, kill him. Kill him hard. Yeah, wielobój, to jest to. Frame up and double kill, proszę bardzo. 20 kill strike? Ale to chyba ogólnie, no, to tak na to by wychodziło. Ale to patrzcie, z tatami prawie powróciłem do swojej pierwotnej... Znaczy to... Statu... Jezus, to mój. Kurde. Dobra, forgive, rozumiem, ja zacząłem strzelać tamtego, to mógł się ten... mógł się trochę zdziwić i też do mnie strzelić. Dobra, zmienię trochę broń na tą, bo ta jest takie piaszcza. Co tu mam? Aceoga. O, Aceog zawsze spoko. Cholera, kurde. Dobra, pograne. Dobra, no piszcie w komentarzach, co sądzicie właśnie o nagrywaniu Battlefielda. Chętnie się zgodzę, jeśli powiedziesz, że okej. Okay. Także będzie już wymiennie z Call of Duty Salesem we wtorki, mam nadzieję. Także dzięki wszystkim za oglądanie i trzymajcie się strzała.